hej wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Q&A na moim kanale. Lecimy z odpowiadaniem na następujące zagadnienia, żeby nadmiernie nie przedłużać, jeszcze tylko dziabne herbatki, wasze zdrowie. Zresztą dopiero co wstałem, więc jeżeli będę miał dziwny głos, musicie mi to wybaczyć. Po prostu muszę się jeszcze rozruszać. Dobra, wydaje mi się, a chyba się nie mylę, że dzisiaj powinienem materiał rozpocząć od tego właśnie zagadnienia, więc cytuję. Grzechu, czy masz jakieś sposoby na prokrastynację? Jak zebrać się do działania, kiedy człowiek siedzi dzień po dniu w domu i czuje, że mu czas między palcami ucieka? Dla osób, które nie wiedzą, prokrastynacją określa się wręcz chorobliwe przekładanie rzeczy na później. Wiecie, każdy człowiek zna to uczucie, kiedy musi coś zrobić i wiedząc, że nie będzie to przyjemne, po prostu odkłada to na kiedy indziej. Teraz wyobraźcie sobie, że wszystko odkładacie na później. To naprawdę wielki problem, bo te wszystkie pomijane obowiązki nie znikają, a zaczną się prędzej czy później nawarstwiać i jeszcze bardziej nas straszyć, przez co jeszcze mocniej będą nas demotywowały do jakiegokolwiek działania. Tak oto paradoks przyczynowo-skutkowy się zapętla i łączy ze sobą niczym cielsko mitycznego uroborosa. I z błahego problemu robi się większy, potem jeszcze większy, aż w końcu wszystko nas przerasta, dostajemy depresji i w ekstremalnych sytuacjach nawet kończymy z własnym żywotem. Nie wiem jak jest w twoim przypadku, ale musisz zdefiniować powód, dla którego życie przecieka ci przez palce. Jeśli wynika on ze złego samopoczucia, poczucia bezsensowności i ogólnego zmęczenia, to może faktycznie po prostu masz depresję. W takim przypadku powinieneś poradzić się lekarza, no i starać się nad sobą pracować. Zdefiniować, kiedy to się wszystko zaczęło, jakie było tego podłoże. Natomiast jeśli to nie jest depresja, a zwykłe chorobliwe lenistwo, no to są pewne metody na walkę z czymś podobnym i podam ci tutaj przykład tego, jak ludzie sobie z tym na ogół radzą. I jak radzę sobie ja, przy czym zacznę od tego drugiego. Sam teoretycznie raczej problemów z prokrastynacją nie mam, bo namnożenie obowiązków w moim życiu raczej wynika z tego, że zbyt wiele mam na głowie i zbyt wiele srok łaknę tarmosić za ogony, rzecz jasna mówiąc w cudzysłowie. Mam odpowiedzialną pracę zawodową, w której zajwaniam jak mały samochodzik, kanał na YouTube i często pomagam Biance w firmie, do tego dodajcie pracę w domu, usterki, awarie, zwykłe obowiązki w stylu sprzątanie czy mycie naczyń i zrobi się tego nie ma kubka. Dlatego też czasami mam już dosyć i gdy wiem, że czeka mnie coś wrednego, po prostu zostawiam to na potem. A na kiedy? No na potem. A kiedy będzie to potem? No potem. Przecież powiedziałem, że potem, nie słyszeliście? A dni sobie mijają. Zresztą daleko szukać. Idąc tym tokiem myślenia, zabieram się do odmalowania drzwi w garażu od około, nie wiem, 5, może 7 miesięcy i już chyba sami rozumiecie. Mimo wszystko ja jestem jednostką bardzo mocno zdyscyplinowaną, przez co jest mi w takich rzeczach znacznie łatwiej niż innym ludziom. Wszystkie dziewczyny z mojego życia śmiały się, że jest we mnie coś z maszyny, a nawet Bianka jeszcze za czasów naszego gimnazjum mówiła, że czasem zachowuje się jakbym był w wojsku. Czemu? Bo jeśli ja sobie coś postanowię, to choćby góry srały, choćbym miał na prąciu stanąć, choćbym miał przebić głową mur, to dopnę swego. Dlatego też wyznaczam sobie czasem takie okresy spiny w życiu, w pozornym rozleniwieniu, chociaż rozleniwieniu w cudzysłowie, bo ja i tak mam cały czas coś na głowie, ale wiecie o co chodzi, prawda? Myślę, że łapiecie ten sens wypowiedzi. To znaczy, gdy nazbiera mi się wiele zaległości i mnie to już wkurzy, sporządzam sobie listę i robię wszystko od razu. Nie za tydzień, nie za parę dni, nie jak mnie głowa przestanie boleć, tylko od razu, falą. Kosztuje to sporo pracy i sił, no ale się da. A porównanie do wojska nie jest tutaj przypadkowe, bowiem to jest podstawowa zasada amerykańskich Marines. Oraz jednocześnie podstawowa zasada survivalu. Jeśli masz coś zrobić, to to zrób.
A jeśli jest to nieprzyjemne, to zrób to czym prędzej. Odkładanie na potem i tak nic nie zmieni, tylko zniszczysz sobie życie zamartwianiem się nad tym, co jeszcze ci zostało. No ale tutaj mówimy o mnie. To nie jest taka stuprocentowa prokrastynacja. W przypadkach ciężkich polecałbym po prostu to, co zalecają lekarze. Czyli po pierwsze, podzielić sobie rzeczy do zrobienia i skupić się tylko na konkretnych punktach, nie na całości, bo całość cię z gruntu przerośnie. Skup się na detalach. Po drugie, przeplatać obowiązki z nagrodami. Załóżmy, no za to, że zrobisz coś trudnego lub niemiłego, daj sobie ciućka. Klasycznego cukierka, krówkę, mordokrajkę albo coś w tym stylu. Albo zagraj w jakąś grę, którą bardzo lubisz. Obejrzyj film, wyjdź ze znajomymi na piwko. Zawsze staraj się nagradzać samego siebie za realizację trudnych rzeczy. Zrób cokolwiek, co cię raduje. Zresztą w nauce ma to nawet swoją nazwę i zwie się to metodą kanapkową. Po trzecie, jeśli nic nie pomaga i dalej nie potrafisz wziąć byka za rogi, no to idź po prostu na psychoterapię. Lekarz poprzez rozmowę i analizę wyciągnie z ciebie prawdziwe przyczyny prokrastynacji i dowiesz się, czy leżysz i nic nie robisz z uwagi na lęk przed porażką, sukcesem, a może jeszcze czymś innym. A jak już będziesz wiedział, co stoi za twoimi problemami, to i łatwiej będziesz mógł im przeciwdziałać. Przy czym zaznaczam, że prokrastynacja to nie jest depresja, no i nie da się jej leczyć farmakologicznie, a przynajmniej z tego, co sam się orientuję. No dobra, mam nadzieję, że wątek jako tako wyczerpałem i że czujesz się usatysfakcjonowany. Przejdźmy do kolejnego pytania, zresztą zaraz obok coś mam. Opowiedz trochę o tajemniczym mieście Norylsk. I drugie pytanie tego samego pana, czy naprawdę masz na imię Grzegorz? No cóż, wbrew obiegowej opinii ten kanał nie jest żadnym spiskiem Illuminati ani Reptilian, czy też przekrętem na miano afery Amber Gold, czy też Watergate i moje imię kanałowe odpowiada temu rzeczywistemu. A co do Norylska, tutaj akurat poruszyłeś bardzo, szalenie ciekawy wątek, bo Norylsk faktycznie jest ewenementem na skalę ogólnoplanetarną i o ile wiele razy zaznaczałem na kanale, że gdybym mógł sobie wybrać miejsce do życia i czas, to zapewne byłyby to Stany Zjednoczone, a jeszcze lepiej, żebym się urodził tak w latach, no nie wiem, 50. Tak powiedzmy rok 56, coś w ten deseń, no i mógłbym wtedy odczuć szał zmiany kulturalnej z lat 70. na własnej skórze. Myślę, że byłoby to bardzo ciekawe przeżycie. Wiecie, wojna w Wietnamie, dzieci kwiaty, wolność, koncerty takie jak Woodstock, wykonawcy tacy jak Dorsi i samochody takie jak Dodge Charger, no kurde. Oj, utożsamiałbym się z tamtymi czasami naprawdę. No ale nieważne, bo odpłynąłem, o ile moim pożądanym miejscem urodzenia mogłyby być właśnie takie Stany Zjednoczone, o tyle jednym z najbardziej niepożądanych byłby właśnie Norylsk, nazywany przez Rosjan mianem piekła na ziemi, a przez mieszkańców innych narodów mianem śmierci lub też miastem czarnego śniegu. No ale do rzeczy, abyśmy zrozumieli ogół niedoli Norylska, musimy najpierw zakreślić fakt, gdzie owo miasto się znajduje i jaka była jego straszliwa historia. Mianowicie Norylsk jest miastem syberyjskim i tak jak wiele tym podobnych pokroju Workuty czy miast regionu kołymskiego, założonym w ramach budowy tak zwanego gułagu, w którym Norylsk zyskał sobie niesławną nazwę Norłagu. W ogromnym skrócie w latach 30. ubiegłego wieku na owym obszarze znaleziono sporo zasobów naturalnych, przy czym mówiąc sporo mam na myśli pół tablicy Mendelejewa. Odkrywcy określili, że w glebie pod wieczną zmarzliną znajdują się wielkie ilości wysokokalorycznego węgla kamiennego, niklu, kobaltu, miedzi i platyny. To z tego powodu postanowiono założyć tam osadę wydobywczo-przetwórczą, a zadanie było to niełatwe, gdyż obszar był samym centrum zadupia świata. Serio. I właśnie to jest pierwszy wyznacznik Norylska. Miasto jest w północnej części środkowej Syberii, gdzie nie wiodą żadne drogi, a okolice stanowi bezbrzeżna i brutalna tundra po horyzont. W takich oto warunkach w latach 30. przywieziono tam 70 tysięcy więźniów i w pocie i znoju, głodzie i chorobach oraz zgonach wybudowano pierwszą osadę.
oczywiście osadę, która była przysługująca tylko oprawcom, czyli strażnikom, no bo więźniowie spali w nieogrzewanych namiotach, a mówimy tu o północnej Syberii, gdzie temperatury spadają do minus 50 stopni Celsjusza, dlatego też nie ma się czemu dziwić, że miasto szybko zyskało sobie miano utylizatora wrogów ludu, bowiem warunki sprawiały, że ludzie marli tam setkami tysięcy. A skoro tak im dobrze to umieranie wychodziło, no to postanowiono osadzać w Norylsku więźniów politycznych, czyli tych, których najszybciej chcieliśmy się pozbyć. Tak oto niedola miasta trwała do czasów aż po śmierci Stalina, kiedy to więźniowie po prostu uznali, że mają dosyć, a następnie wyrżnęli całą obsadę, no i opanowali kompleks. Przy czym także warto zauważyć, że do Norylska wywożono mnóstwo Polaków, przez co po dziś dzień znajduje się tam pomnik, który ich upamiętnia. Pomnik obrazuje wyłożone krzyżami tory kolejowe wygięte w stronę nieba, pod którymi widnieje posępny napis pamięci wszystkich Polaków, którzy pozostali w tej ziemi. Niech spoczywają w pokoju. Ogółem przez te wszystkie lata szacuje się, że tylko i wyłącznie w tym jednym, jedynym mieście życie mogło stracić około 500 000 ludzi. Tak było kiedyś. A jak Norylsk wygląda dziś? Oczywiście o niebo lepiej, no czasy się zmieniają. Miasto nie przypomina już obozu koncentracyjnego, a ludzie żyją w ogrzewanych kamienicach, nie są także niewolnikami, a zwykłymi etatowymi pracownikami, jednak nie zmienia to faktu, że warunki życia są tam fatalne i w życiu nie chciałbym tam mieszkać za żadne pieniądze świata. A czemu? No wbrew pozorom nie tylko chodzi o trudny klimat. Po pierwsze, Norylsk jest bardzo uprzemysłowiony. Gdybyście spojrzeli sobie na mapę, to wygląda ona tak, że istnieje miasto, takich sobie średnich rozmiarów, a wokół niego rozsiane są kopalnie, huty i zakłady przetwórstwa. To tam znajduje się największy na świecie zakład wytopu metali ciężkich, wytwarzających około 500 000 ton miedzi rocznie, produkując przy tym 2 miliony ton dwutlenku siarki i 500 ton tlenku niklu oraz siarki, które wdychają potem mieszkańcy. Do tego dodajcie największe na świecie zakłady wydobywające i przetwarzające nikiel. Łącznie jest to 1/5 światowej produkcji. To znaczy Norilsk Nikiel, które przetwarzają 500 milionów ton niklu rocznie, produkując przy tym kolejną partię zanieczyszczeń. A oczywiście jest to sam środek Federacji Rosyjskiej, gdzie przepisy ochrony środowiska czy dotyczące praw ludzkich mają w głębokim poważaniu, więc na kominach nie ma absolutnie żadnych filtrów, a całe to gówno leci prosto do atmosfery, docierając aż na drugą stronę Ziemi, Kanady, Alaski i Norwegii. Norylsk jest jednym z największych kopciuchów świata i zanieczyszcza znaczną część półkuli północnej, wobec czego rządy innych narodów, m.in. Stanów Zjednoczonych, no i europejskie, zaczęły się bacznie interesować owym miastem, wymuszając tym samym na Rosjanach zamontowanie filtrów na kominach. Oczywiście Rosjanie, jak to Rosjanie, chyba nikogo nie zdziwi, że wpadli na coś tańszego zamiast montować kosztowne filtry, które następnie trzeba serwisować i okresowo wymieniać na nowe, lepiej po prostu skrócić kominy, a tak aby zanieczyszczenia zostały na terenie wokół Norylska. Tak oto skrócono kominy hut i fabryk, przez co region stał się wręcz toksyczny do zamieszkania. Oczywiście, jako że z kominów wydobywały się już wcześniej ciężkie rakotwórcze metale, to i tak większość zanieczyszczeń opada a w okolicach miasta, no ale po częściowym wyburzeniu kominów już 100% zanieczyszczeń trafia do okolicznej atmosfery, opada na trawę, na lasy, na ludzi, wpada do rzek i okolicznych jezior, z których następnie czerpana jest woda pitna. Tak oto, jak mówią mieszkańcy, ich miasto ogarnięte jest specyficzną aurą grozy. Rzekomo w powietrzu bezustannie czuć gryzący zapach siarki, a na języku daje się odczuć metaliczny posmak ołowiu i innych trucizn. Zresztą nie bez powodu miasto jest nazywane przez mieszkańców miastem czarnego śniegu, bo rzekomo jak zawiewa od zakładów przetwórczych, to naprawdę śnieg potrafi przybierać tam taką barwę.
co zdają się potwierdzać państwowe raporty medyczne. Ogółem statystyka jest taka, że mieszkańcy owego zapomnianego przez Boga miasta dwa razy częściej umierają na nowotwory niż przeciętna średnia rosyjska, a średnia długość życia jest w nim o 10 lat krótsza niż w reszcie kraju. Słysząc to wszystko, oczywiście można się zastanawiać, dlaczego w takim razie ktokolwiek tam mieszka. No ale odpowiedź jest bardzo prosta i przewidywalna: dla pieniędzy. Tam po prostu idzie się dorobić, idzie dużo zarobić. Pensje są średnio 3 razy takie jak w reszcie Federacji Rosyjskiej, a po przejściu na emeryturę, o ile do niej rzecz jasna dożyjecie, w toksycznym środowisku, przysługuje wam jeszcze tak zwana siewierna pensja, czyli emerytura północna, która także jest 3 razy wyższa od normalnej. No cóż, tacy są ludzie, dla kasy zrobią wszystko, choć co warto zauważyć, także koszty utrzymania w mieście są spore, bo każdy towar trzeba tam dowozić statkami. Do tego wszystkiego dodajcie fakt, iż miasto leży potwornie daleko na północy. No i to nie są słowa rzucone na wiatr, to jest jedno z 5 najdalej wysuniętych na północ miast świata, przez co nie ma tam żadnych lasów, ani parków, czy jakiejkolwiek zieleni poza trawą. Do tego ciepłe pory roku trwają tam zaledwie 3 miesiące, temperatury spadają do minus 50 stopni Celsjusza, a śnieg zalega tam przez około 270 dni w roku i pada średnio przez 130 dni. To stamtąd pochodzą te słynne zdjęcia fadrom górniczych, które odśnieżają tunele w drogach, oraz ludzi starających się odśnieżyć swoje okna w swoich mieszkaniach ulokowane na drugim piętrze budynku. Ale to nie wszystko. Przez pół roku panuje tam noc polarna, a jako że zakłady przemysłowe, notabene należące do najbogatszego człowieka w Rosji, Władimira Potanina, jako że zakłady te nie były nigdy modernizowane czy serwisowane, to co i rusz ulegają sukcesywnym awariom, przez co raz na jakiś czas dochodzi tam do katastrof ekologicznych. Ostatnio na przykład pękł zbiornik z 21 tysięcy litrów oleju napędowego. Po prostu uciekło sobie, rozlało się po okolicach, wleciało do rzek. No wiecie, tam w ogóle nie ma takiego pojęcia jak ochrona środowiska, dlatego zimą na drogach zamiast drogiego piasku wysypywany jest rakotwórczy żużel z wielkich pieców, a jak podają międzynarodowe organizacje, zgodnie z badaniami, w terenie zatrucie w roślinach przekracza tam dawki krytyczne o 200 razy. Nie 200%, ale 200-krotnie. Konstatując, mówimy o mieście śmiercionośnie zatrutym, gdzie niebo jest bure od pyłu, jest zimno, nawala po kilka metrów śniegu, jest daleko od wszystkiego, a przez pół roku ludzie żyją po prostu w nocy, w ciemności, nocy polarnej. No nie wiem jak wy, ale jeśli ja miałbym podać synonim słowa piekło na ziemi, myślę, że Norylsk by całkiem nieźle do tego pasował. I choć już raz to mówiłem, odwiedzić to miejsce bym mógł, choćby z ciekawości, z perspektywy na jego upośledzoną egzotykę, no bo jest to coś dziwnego, prawda, ale zamieszkać tam nigdy w życiu. Za żadne pieniądze świata. Dobra, kolejne pytanie. Tu coś zaraz obok jest. Grzechu, czy myślałeś kiedyś o tatuażach? Jeśli tak, to o jakich? I czy w ogóle popierasz takie modyfikacje ciała? Fajne zagadnienie dotyczące bardziej mojej subiektywnej, prywatnej osoby. To znaczy, wiesz co, powiem tak. Ogólnie każdy robi z własnym ciałem to, co lubi. Ja tatuaży nie posiadam, a moje podejście do nich jest delikatnie mieszane. To znaczy, jak widzę na ulicy człowieka, który je ma, albo na przykład jakiś mój znajomy je posiada, to jest mi to po prostu czysto obojętne. Ale na przykład, jeśli moja druga połówka miałaby sobie pokryć nimi ciało, no to powiem szczerze, nie do końca byłbym zachwycony, bo tatuaż to jest pewna forma okaleczenia. To jest forma zniszczenia własnego ciała. Inna kwestia, że dziś tatuaż nie znaczy totalnie nic. No bo w dawnych czasach, w pokoleniu naszych dziadków czy rodziców, to faktycznie, no jak miałeś dziarę, no to jakoś się to definiowało. Ludzie raczej krzywo na nie patrzyli, więc osoby nimi pokryte już z natury kojarzyły się jako zadziorne, charakterne, a i niepokorne zarazem. Obecnie jednak tatuaże robią sobie dosłownie wszyscy i nieważne jakie mają cechy charakteru. Widywałem w życiu nawet totalne ciućmy, za przeproszeniem niemoty, które były wydziarane, więc przestało to dla mnie pełnić rolę jakiejkolwiek wyjątkowej
wyjątkowości. Co do mnie z kolei, powiem tak. Analizowałem swego czasu możliwość zrobienia tatuażu i nie wiem, czy kiedyś sobie takiego nie zafunduję, ale jak dotąd żadnego nie zrobiłem, bo aż tak mi to do szczęścia potrzebne nie było. A czemu mógłbym sobie go zrobić? Bo choć nie uważam, że dziara jest czymś pięknym sama w sobie, to może być ciekawym wyrazem tego, co nam po głowie chodzi. Wiecie, jeden może pokazać, że jest śmieszkiem i wytatuować sobie Jokera, drugi, że o kimś myśli i dziarnąć sobie imię kochanej, a trzeci, że jest wariatem i załóżmy zrobić sobie na ręce dziką świnię srającą w lesie. Pomysły są różne i same obrazki jako takie mogą być czymś urokliwym. A jakie możliwości mi chodziły po głowie? Głównie dwie. Pierwszą jest moja autorska koncepcja, o której myślę już od czasów liceum, może nawet późnego gimnazjum. Chociaż, no ja wiem, nie no, raczej liceum. Tatuaż ciekawy i jak myślę delikatnie śmieszny zarazem. Mianowicie na ramieniu zrobiłbym coś a la rozdarcie skóry i dziurę w niej, przez którą widać, co jest pod spodem. A co by było pod spodem? Ano metalowe, spawane płyty z polską flagą na środku, dokładnie w takiej formie, jak wygląda ona na mundurach Wojska Polskiego i podpisem Made in Poland. A teraz tłumaczę, czemu uważam, że to by do mnie pasowało i dlaczego w ogóle mi się to podoba. Z jednej strony fajne są dziary, które wydają się bawić perspektywą. Więc taka, która pokazuje, co jest pod skórą mojego ciała, byłaby całkiem interesująca. Z drugiej strony, kraj, w którym żyję, jest dla mnie nieobojętny. No i do pewnego stopnia mógłbym siebie określić jako patriotę. Nigdy nie wstydziłem się mojego miejsca pochodzenia, wręcz przeciwnie, jestem z niego dumny i cieszyłbym się, gdybym to w taki sposób zaznaczył, tym bardziej na przekór znacznej części młodzieży, która wręcz wstydzi się w dzisiejszych czasach swojego rodzimego gniazda. Z trzeciej strony takie dzieło byłoby delikatnie zabawne i nawiązywało do przedmiotów Made in China albo napisów zdzielano w SSSR, czyli wiecie, określenie miejsca produkcji danego dobra, a ja no w końcu zostałem w tej Polsce wyprodukowany, czyż nie? Więc pewna figlarność by tutaj była wpisana, a elementy metalu pod skórą dla różnych ludzi mogłyby oznaczać coś zupełnie innego. Dla obcych mogłoby to być delikatne zadrwienie z takich filmów jak Terminator, dla bliskich z kolei i dla mnie samego miałoby to wydźwięk czysto symboliczny. Mianowicie sporo w życiu przeszedłem i to sporo ciężkich chwil. Mimo wszystko nic mnie nigdy nie pokonało i nic mnie nie pokona. W dodatku jestem osobą dosyć pewną siebie, zdecydowaną i konkretną, nie jakąś ciepłą kluchą, a w każdym razie staram się taką być. W życiu wiele razy od różnych ludzi słyszałem, że jestem twardy, wprost niczym maszyna, no i z tego także mógłbym sobie zadrwić, że pod tą skórą no to autentyczna maszyna siedzi. No i to twarda jak stal, bo z tej stali wybudowana. Tak wygląda pierwsza dziara, jaką sobie wymyśliłem. Druga z kolei jest zupełnie inna i chodzi mi po głowie od ostatnich paru lat. Mianowicie kojarzycie Ozziego Osborna, prawda? Piosenkarz, metalowiec, rockman. Facet ma wiele tatuaży, ale na jeden zawsze zwracałem specjalną uwagę. Mianowicie na palcach rąk po zewnętrznej stronie, nieco pod kostkami, gościu wytatuował sobie napis Ozzy. Wiecie, na każdym palcu jedną literkę. Wygląda to fajnie, ja kontemplowałem o czymś podobnym, ale zamiast Ozzy zrobić napis Grzech 40. No bo grzechu by się nie zmieściło. No i już wyjaśniam, bo pewnie macie teraz może pytań, czemu nazwa kanału? Bo choć ta nazwa była dziełem przypadku, to kanał już dziełem przypadku nie jest. Działalność na YouTube prowadzę od nieomal 11 lat życia i choć sukcesu na tym polu za specjalnego nie odniosłem, to jednak kanał znacząco wpłynął mi na życie. I na mnie samego w realnym świecie. Pod pewnymi względami mnie także zdefiniował, więc fajnie byłoby mieć podobną rzecz ze sobą już na zawsze. Bo nawet jeśli kiedykolwiek mi ten kram upadnie, to i tak Grzechu 40 się już ze mną nierozerwalnie zespoił i pozostanie w mej duszy i krwi na zawsze. Choćby we wspomnieniach. A teraz odpowiem na drugie pytanie, które zapewne chcieliście już zadać. Wy moje drogie kłapouchy, czemu chciałbyś sobie wytatuować nick z kanału na rękach, skoro rzekomo chcesz być anonimowy i nie pokazujesz twarzy?
No już odpowiadam. Na swój sposób anonimowy jestem i byłbym dalej w przyszłości. Bo powiedzmy sobie szczerze, ilu ludzi w tym kraju wie, co to w ogóle jest Grzechu 40? Dla was to nazwa kanału, ale ten kanał jest malutki, no i nie stanowi nawet promila osób wokół. Więc szansa na to, że ktoś by to rozczytał i dzięki temu mnie poznał na ulicy, byłaby zerowa. A nawet gdyby się tak stało, to spoko, bo przecież w niczym strasznym by to nie zaowocowało. Mógłbym wtedy pogratulować widzowi spostrzegawczości i zamienić z nim parę słów. Z kolei dla mnie podobny tatuaż miałby konkretną symbolikę i bagaż emocjonalny. A dla osób postronnych, załóżmy w pracy czy innych dalszych znajomych, podobne litery nie znaczyłyby totalnie nic. Wystarczyłoby, żebym powiedział, że taką miałem ksywę czy nick w jakiejś grze lub na stronce internetowej i by to łyknęli. Bo powiedzmy sobie szczerze, kto by w ogóle wpadł na pomysł, żeby potem googlować taki napis w internecie? No raczej nikt, i to pomijając fakt, że aby to rozczytać, to ktoś musiałby zczytać litery z obu rąk. Tak więc taka dziara byłaby czymś fajnym, śmiesznym i wieloznacznym dla mnie i dla wybrańców. Znaczyłoby to coś zupełnie innego, dla osób postronnych zupełnie co innego. Takie miałem pomysły, ale czy kiedykolwiek je zrealizuję, tego nie wiem, bo póki co lata mijają, a przecież tego nie robię. Po prostu nie jest mi to jakoś do szczęścia potrzebne, więc może kiedyś się wydziaram, może się nigdy nie wydziaram, ale gdybym kiedyś chciał, no to już mam gotowy plan. Kolejne pytanie. Pytanie pierwsze. Jak sądzisz, jak daleko nasza cywilizacja zajdzie w skali Kardaszewa, zanim całkowicie wyginie? No, a gdzie jest drugie pytanie? Coś mi się tu chyba popierdudupcyło, bo jest ponumerowane, że to jest pierwsze, a drugiego nie widzę. No dobra, nieważne. Dobre pytanie, nad którym największe umysły naszej populacji kontemplują od ostatnich tysięcy lat. Dokąd dobrniemy i kiedy się stoczymy? Bo to, że kiedyś to nastąpi, jest raczej pewne. No cóż, no nie chcę wychodzić na pesymistę, ale patrząc na dotychczasowe funkcjonowanie naszej cywilizacji, oceniając obecne zachowanie ludzi, ich tempotę, zabobonność, agresywność, zachłanność, nieczułość, złośliwość, szeroko rozumianą prymitywność, no to nie dawałbym nam za specjalnej szansy nawet na osiągnięcie pierwszego stopnia rozwoju skali Kardaszewa. Bo tak na logikę potrzebowalibyśmy do tego, no, tak naukowcy, niektórzy oceniają, że mniej, no ale ja bym tak strzelał, że z 1000 lat. Ja wiem, że zakładając lawinowy efekt postępu technologicznego, który rzekomo się dokonuje i jest postulowany przez naukowców w ramach pojęcia tak zwanej technologicznej osobliwości, no wyjaśniając, im dłużej cywilizacja funkcjonuje, tym szybciej się rozwija. I naukowcy uważają, że niebawem zaczniemy dokonywać wręcz skoków rozwojowych, jakie są nie do ogarnięcia dla obecnego człowieka rozumem. Mimo wszystko, no mnie się jednak wydaje, że aż tak szybko to się znowu nie śmigniemy, bo już pierwszy typ omawianej skali zakłada pełne wykorzystanie zasobów naturalnych naszej planety i kontrolowanie jej procesów, takich jak trzęsienia ziemi, huragany itp. Pozyskiwanie energii z reakcji termojądrowych i masową kolonizację kosmosu za pomocą samoreplikujących się sond von Neumanna oraz samowystarczalnych statków kolonii, tzw. sfer Bernala, nie wspominając nawet o konstrukcjach pozyskujących energię z wiatru słonecznego. No nie. Tego się tak łatwo i szybko nie wybuduje, choć uważam, że wszystko, co wymieniłem, jest jak najbardziej osiągalne. To nie jest sci-fi, to się da zrealizować, to się wszystko da wybudować, no ale jednak niestety patrząc na ludzkość, tak jak mówię, za niespełna 1000 lat. A czemu? Ano temu, że człowiekowi wcale się nie spieszy do kolonizacji kosmosu i wielkich kroków rozwojowych. Po co wydawać setki biliardów dolarów na budowanie kosmicznych kolonii, skoro na Ziemi żyją miliardy konkurujących ze sobą ludzi, którzy myślą tylko o tym, żeby im było wygodnie i żeby oglądać gapowate koty na YouTube lub srających na dywan patostreamerów. No niestety, ale ludzie zacieśnili nieco swoje horyzonty i na skutek szybkiego rozwoju elektroniki całe masy ludzkie zaczęły po prostu się skupiać na debilizmach
i gloryfikować wręcz swoją tempotę. Spójrzcie choćby na rozwój projektów kosmicznych. Pierwszy lot człowieka w przestrzeń kosmiczną, słynne dni Jurija Gagarina, miał miejsce 12 kwietnia 1961 roku. Pierwsze lądowanie na Księżycu miało miejsce 16 lipca 1969 roku. To było 53 lata temu. Czy od tamtego czasu rozwinęliśmy swoje programy kosmiczne? No, niby tak, oczywiście, że tak. No ale czy aż tak mocno znacząco? No nie za specjalnie. Co prawda rozbudowaliśmy stację kosmiczną na orbicie, co prawda mamy już w planach budowę pełnoprawnej stacji na Księżycu i co prawda coraz głośniej mówi się o załogowym locie na Marsa, ale mimo wszystko to, o czym mówię, jest jeszcze w powijakach. Po 5 dekadach od pierwszych podbojów kosmosu zdajemy się nieomal tkwić w miejscu. I ja się nie dziwię, skoro ludzkość jest na tyle nieogarnięta, że nie potrafi zapobiec przeludnieniu planety, ociepleniu klimatu, wyczerpywaniu się nieodnawialnych zasobów naturalnych, wojnom i głodowi, to gdzie jej do projektów w stylu kolonizacja innych planet? Jak już nadmieniłem, no nie chcę być pesymistą, ale słabo to wygląda i nie rokuje najlepiej na przyszłość, bo ludzkość się rozwija jako jednostki, ale niestety masy, jakie były, no takie są. No i nie widzą dalej niż czubek własnego nosa. I nie chcę tu także złorzeczyć, że nie mamy szans na przetrwanie tego nadchodzącego tysiąclecia, może go przetrwamy, no ale szanse na to także nie są stuprocentowe, więc gdzie tam w ogóle myśleć o kolejnych etapach skali Kardaszowa? Typ drugi to dla porównania cywilizacja z uniwersum Warhammera 40 tysięcy Dawn of War, czyli ludzkość kolonizująca masowo kosmos, budująca bojowe statki kosmiczne, całe okręty matki, kolonie, na których miliony ludzi żyje jak na planetach i pozyskująca 100% energii gwiazdy poprzez jej obudowanie sferą Dysona. No dla nas podobne rzeczy są już mrzonką i niestety myślę, że mogą zostać domeną Hollywoodu już na zawsze. No ale kto wie, może się mylę, mam nadzieję, że się mylę. Na razie ode mnie to tyle. Nie wiem, ile ten odcinek ma czasu, ale myślę, że te standardowe, przepisowe 30 minut już pierdyknęło, więc się z Wami pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, na Boga! Nie zapominajcie także o patronajcie. No i co? Widzimy się w przyszłości na podobnych i innych nagraniach na moim skromnym kanale. Hej ludziska, trzymta się!